prawie 10 minut po 11. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Nie może się pan odnaleźć? Nie, w nowym miejscu, bo zupełnie się źle czuję w tym miejscu. No bo tam tyle jak lat siedziałem sobie po prawej, teraz, znaczy po pani prawej. Tyle lat siedziałem w jednym miejscu. Tak. I po 6 latach mnie przestawiają. Przestawiono. I teraz mi każe pan z reżyserki odsunąć się z tym mikrofonem do ściany. No bo jak będę za blisko nasze mikrofony, to będą na siebie nachodzić. Wiem, że sprzęga. Tak. Proszę państwa, proszę zajrzeć na kanał YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Tam w całej krasie. Oto jesteśmy. Da-dam! Pozdrawiamy serdecznie naszych oglądaczy. A gdzie pozdrawiamy? Gdzie kamera jest? Ojejku, gdzie ja macham? Widział pan, co ja zrobiłam? Machałam do laptopa. Tam jest kamera. Tam jest kamera, tam machamy. Okay. Pozdrawiamy oczywiście naszych słuchaczy, którzy w tradycyjny sposób nas słuchają, czyli na przykład w samochodzie, czyli na przykład w kuchni mają radyjko, lepią pierożki i słuchają serdeczności. Tak. Moc dla państwa. Gdzie jeszcze nas można słuchać? W nauce jazdy. Mój kolega mnie słucha. Pozdrawiam serdecznie Piotrka. Mówi, że nie może się doczekać wręcz naszej audycji. Jest tak dla niego rozbrajająca. Może dlatego, że temat rąd dziś poruszymy. nie dlatego, tylko mówi, że jest fajna i dobry nastrój wprowadza go. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich państwa. Pozdrawiamy pana Marka, który już dzień dobry nam mówi na czacie na YouTubie. I o rondzie będzie chciał pan Marek nam poopowiadać. Kolejny pan dzień dobry nam mówi. A, proszę bardzo. Pan Marek już mnie złapał, tak jak pan Damian w ubiegłym tygodniu. Że? Panie Tomku, jak panu minął tydzień? Jak się jechało do radia dzisiaj? Dzisiaj się słonecznie jechało. Pani nie uwierzy i słuchacze też nie uwierzą. Przez cały tydzień nic nie zanotowałem. Nic. Ale długopisu pan nie miał, dlatego. Nie, nic się nie wydarzyło. Nic. Nikt na mnie nie trąbił, czy na naszą naukę jazdy. Nikt nie trąbił, nikt nie zajechał drogi, nikt nie wymusił. Duch w narodzie zamiera? Nie wiem. Nie mam pojęcia, coś się zmienia, jakaś zmiana, ale coś powiedzieć trzeba, więc wymyśliłem, co powiem. A będzie pan kłamał teraz? Nie, nie będę kłamał. Jesteśmy na Wyzwolenia, a tam są roboty drogowe. I jest pas prawy, który jest pasem zanikającym, bo na tym pasie prawym są prowadzone roboty drogowe. No i chcę powiedzieć o takiej tak zwanej jeździe na suwak. Na suwak, zamek, zakładkę. Tak. Zauważyłem, że generalnie w Rzeszowie ludzie tego nie rozumieją. Cały pas ten zewnętrzny, środkowy, jest zajęty. Załóżmy, stoi 20 aut, a na prawym pasie stoi 3 auta. Gdybyśmy działali na suwak, czyli gdybyśmy dojeżdżali pasem zewnętrznym, pasem prawym do końca, czyli 20 aut, które stoją na pasie lewym, połowa z nich by przejechała na pas prawy, korek by był o połowę krótszy, bo by 10 aut było. I naukowo jest to udowodnione, gdyby te pojazdy wjeżdżały raz jeden, raz drugi, z jednego pasa, z jednego, drugiego, na tak zwaną zakładkę, by był ruch zdecydowanie płynniejszy niż właśnie 20 aut na jednym pasie, a te 3 auta, które tam stoją, próbują się gdzieś tam wcisnąć. Ale wie pan, co kierowcy mówią? Cwaniak się pcha, niech czeka. Tak mówią, ale powiem pani szczerze, że jak ja jako nauka jazdy cwaniak się właśnie tam wjeżdżam, żeby pojechać na zakładkę, wpuszczają nas, jakby rozumieli ludzie tą zakładkę. I myśli pan, że to takie jest właśnie myślenie, że cwaniacy się tutaj... Nie, ja myślę, że... Dlaczego? Tak, ludzie nie chcą ich wpuszczać. Ja myślę, że w połowie jest nieprzeanalizowanie tego, stanąłem na lewym pasie, niepotrzebnie mogłem być na prawym pasie i pojechać na zakładkę. Mm-hmm. I w momencie, gdy widzą nas na prawym pasie, to myślą, no tak, przecież można jechać na zakładkę, wpuszczę jego, a kolejny za tą nauką jazdy wjedzie za mnie. I tak w jeden wjeżdżają. Myślę, że to myślenie się trochę zmienia, takie jak pani mówi, że kiedyś było takie myślenie właśnie, że o, cwaniak na prawym pasie. Myślę, że większość kierowców rozumie tą zakładkę. Także, drodzy słuchacze, jeżeli widzicie dużo pojazdów na lewym pasie, a prawy pas was się kończy, a tam nie ma pojazdów, to jedźcie do końca tym pasem. Nie próbujcie go zmieniać w połowie. Do końca i na zakładkę. Pięknie. Pięknie, pięknie pan to zaapelował, bez apelu tak bez naprawdę. Bez apelu apelowałem. Zerkamy na czat na kanale YouTube. Pan Marcin, dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny dzień. Serdeczności, panie Marcinie, pan Mateusz. Szanownemu państwu dzień dobry mówimy. My też tu dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu szanownemu.
Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy pana Dawida. Może by pan wytłumaczył pokrótce jazdę na rondach dwupasmowych, bo w Rzeszowie dzieją się cuda na nich. To mamy nadzieję, że dziś ten temat poruszymy, ale proszę się nie niepokoić. Jeśli nie zdążymy tematu rond całego omówić, to będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu. Pan Tomek uwielbia temat rond. Uwielbia pan pasjami. Pasjonatem jestem rond. Szczególnie, że nie ma żadnych przepisów, które mówią jak na rondach. No właśnie. Jakie ronda? Nie ma rond, proszę państwa. Rondo jest to nazwa potoczna. Jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czyli skrzyżowanie, jeżeli ma znak niebieski z białymi strzałkami, jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, potocznie zwane rondem. Pozostałe wszystkie... No to dlaczego nie można mówić rondo? No bo to jest nazwa potoczna. No to, ale wszyscy tak mówią. Tak, myślę, no jak będę mówiła skrzyżow do męża, mówię, jedziemy teraz na skrzyżowanie o ruchu okrężnym? Mhm, tak powinna pani mówić. Albo na przykład przy hotelu Rzeszów. No mówię, ale gdzie? Czyli co? Czyli jak? Przy hotelu Rzeszów powinna pani powiedzieć, a teraz wjedziemy na skrzyżowanie, albo na skrzyżowaniu tym sygnalizacją świetlną, wyspą centralną skręci i będziemy w lewej. No teraz to już pan pojechał, absolutnie. Niekontrolowanie. Przecież to jest rondo przy hotelu Rzeszów i absolutnie nie. Mnie pan nie przekona. Nie, jest to skrzyżowanie z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną. Musi pan... Utrudniać. No nie możemy. Nie. Przy jeszcze raz niech pan powie, sobie to zapiszę. Przy galerii Grafika jest skrzyżowanie z Wyspą Centralną. Galeria Grafika. Wyspa Centralna, kółeczko. Panie Tomku, nie dojechałam do Grafiki jeszcze. Jeszcze jestem na tym skrzyżowaniu przy hotelu Rzeszów. Jak to się nazywa? Przy hotelu Rzeszów na skrzyżowaniu z Wyspą Centralną i sygnalizacją świetlną. Pani zawróciła. Z Wyspą Centralną. I sygnalizacją świetlną. Pani zawróciła, tak? Muszę państwu powiedzieć, że pani Brenta notuje sobie. Widać to zresztą, proszę zobaczyć, widać, że notuje. Tak. No to mężowi tak powiem. Tak. Czy ty wiesz, że przy hotelu Rzeszów jest skrzyżowanie z Wyspą Centralną i sygnalizacją świetlną? I jak pani zawróciła na tym skrzyżowaniu, jedzie pani do Grafiki. Tak. I przy Grafice chce pani zawrócić na skrzyżowaniu z Wyspą Centralną. Gdzie ja jestem? Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Takie kółeczko przy Grafice, co jest. Się wyjeżdża do Straży Pożarnej albo... A, przy Balcerku albo, tam. No. To jest z Wyspą. Skrzyżowanie z Wyspą. Dobrze. I tam może pani sobie zawrócić. Proszę państwa. I jak pani zawróci i wjedzie pani na bazar Balcerka, chce pani tam wjeździć, w Zygmuntowską pani wjedzie, to dojeżdża pani właśnie do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Ramki mamy. Do żadnego ronda pani jeszcze nie dojechała. Ramki mamy, tak. Ramki mamy, proszę państwa, proszę do nas dzwonić, proszę pisać. Ramki z radością w dobre ręce oddamy. Do tematu rond, tudzież skrzyżowań z wyspami. Centralnymi. Centralnymi, z czym tam jeszcze? Sygnalizacją świetlną. O ruchu okrężnym, skrzyżowaniem wrócimy za moment, a teraz mamy telefon, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Witamy serdecznie. Słuchamy. No ja mam taką propozycję do pana, który uczy nauki jazdy, że mówi, że z lewego pasa przejeżdżać na prawy pas, że więcej samochodów się zmieści. Mm-hmm, na suwak, tak. Ale jeździłem dużo na Warszawską. Tam bardzo dużo samochodów nauki jazdy jest właśnie w godzinach szczytu. Mm-hmm. I te samochody, ja wiem, że to jest przepisowo, bo się uczy nauki jazdy w każdym godzinie i każdym, bo takie są przepisy, mm-hmm. ale te samochody jadą 20-30 na godzinę i właśnie kierowcy uciekają na lewy pas, bo wiedzą, jak zachowuje się młody kierowca, że jedzie powoli 30 na godzinę, jedzie jak pisze 70, instruktor go tego nie uczy, żeby jechał jak pisze 70, ale on nie jedzie, bo jak ktoś widzi, że jedzie jeszcze dwie nauki jazdy, to od razu ucieka na lewy pas. Ja też uciekam. Jak drugie, jadę prywatnym samochodem. Drugie to z tymi busy. Bus pasy. Ja tak widzę, że nieraz jadę na Zygmuntowski, jest pusty pas i musimy jechać lewą stroną, bo to jest przepis, tam jak ma więcej jak 5 osób w samochodzie, to może jechać pas busem, to też nie jest takie do końca nie, dobre. Bo korki się tworzą, szczególnie tu przy centrum, jak to jest ten zamek, nie? W Rzeszowie na most to się zjeżdża. A drugie to jeszcze o skrzyżowaniach. Czym się różni skrzyżowanie od skrzyżowania okrężnego? No, że to jest wokół wyspy. No, tak, ale mamy w ruchu okrężnym mamy pierwszeństwo. A w skrzyżowaniu, jak wjeżdżamy, na przykład jest droga z pierwszeństwem przejazdu i musimy uważać. I już wszystko teraz raz jeszcze wyjaśniamy, tłumaczymy. Serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź. Prosimy o więcej. 17 i 7 dwójek. Powiedział pan, od czego zaczniemy? Spróbujmy od początku, od warszawskiej i nauki jazdy. Proszę państwa, to, że nauka jazdy jedzie 30 na godzinę, jeżeli jest dopuszczalna 70, niech państwo nie myślcie państwo, że instruktor nie uczy kursanta, żeby jechał 70, tylko on nie może się zmobilizować, żeby jechać 70. To tak jak państwo byście wsiedli do samolotu ponaddźwiękowego,
I myście dostali polecenie, proszę lecieć teraz prędkością ponaddźwiękową. I w was by się pojawił taki lęk. Jezu, jak to prędkość ponaddźwiękowa? Przecież to mi może coś się wydarzyć, prawda? I się będziecie wycofywali. Tak samo kursant, on się tego boi. Wróćmy teraz do kursanta jeszcze raz. Kursant na ulicy Warszawskiej dostaje polecenie od instruktora, czy no instruktora. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Więc kursant zajmuje lewy pas ruchu. Tam jest 70 na godzinę, ale kursant boi się jechać 70. Instruktor mu mówi, przyspiesz, tu jest maksymalna 70. Kursant przyspiesza, ale uwierzcie państwo, to nie jest tak, jak wy doświadczeni kierowcy przyspieszacie dynamicznie, bo wiecie, to, jak to należy zrobić i nie ma się czego bać. Bo wiecie, że na odcinku, nie wiem, 20, 15, 10 metrów wyhamujecie przed tym skrzyżowaniem i sobie poradzicie. On sobie nie poradzi, on się tego boi, dlatego jemu jest ciężko przyspieszyć. I nie jest prawdą, że tak jak pan powiedział, że my nie uczymy ich. My ich uczymy, my ich motywujemy i próbujemy, ale jest to trudne. Naprawdę są, boją się i są wycofani. A muszą to zrobić, muszą na tej warszawskiej czy gdzieś tam zawrócić, no i muszą zająć ten lewy pas ruchu. Panie Tomku, to proszę jeszcze powiedzieć o tym, jak to dziecko uczy się chodzić i też przecież od razu nie śmiga, prawda? No tak, to znowu do tego zmierzam, jeżeli na nas trąbią, prawda, ludzie, żebyśmy szybciej jechali, to ja porównuję to do sytuacji dziecka, które zaczyna chodzić, a my próbujemy go nauczyć biegania od razu, a jeszcze mu nogi podstawiamy, prawda? To jest to samo, co trąbienie na kursanta. On się jeszcze bardziej wycofuje, on jeszcze bardziej się spina i jeszcze bardziej mu to wszystko nie wychodzi. Buspasy? Buspasy, ciach-ciach. Tak, żeby pan nie pięć osób tylko? Nie pięć, tylko jeden plus dwa, czyli trzy osoby w aucie i można jechać buspasem. Panie Tomku, proszę zerknąć tutaj. Tak, patrzę. Laptopik. Patrzę, ja otworzyłam filmik. Widział pan to? Po prostu, proszę tak, państwa, Jelenia Góra. Sytuacja jest następująca. Prawym pasem przed samochodem, w którym znajduje się kamerka samochodowa, jedzie auto, które zbliża się do pasów i zatrzymuje się przed przejściem. I w tym momencie, kiedy ten jeden samochód zatrzymał się przed tym przejściem... Czyli może teraz pauza. Tak, dobrze. Zabrania się omijania pojazdu, który Brawo. Zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Zwróćcie państwo uwagę, nie mówię o przejściu dla pieszych. Ja mówię, jeżeli pojazd gdziekolwiek zatrzymuje się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, żaden inny pojazd nie ma prawa go omijać. Na naszym Proszę kanale bardzo. YouTube można oglądać ten filmik i w tym momencie właśnie na lewym pasie pojawia się samochód. Jego kierowca jedzie bardzo szybko. No, zapiernicza bym powiedział. I omal nie rozjeżdża wchodzącej na pasy kobiety, to z takim starszym pewnie, i troszkę nieco dzieckiem. Wchodzącej z lewej strony. Tak. Także wchodzącej nie tak, że pojazd, który się zatrzymuje przed tym przejściem zasłania pieszych, tylko oni są bardzo widoczni z lewego pasa. I co się teraz dzieje? Pieszych przed zagrożeniem ostrzega ten kierowca stojący przed przejściem na prawym pasie. Gdyby nie po klaksonie, nie pojechał, nie zatrąbił, mogłoby rzeczywiście do nieszczęścia dojść. Tak jest. Poruszaliśmy wielokrotnie ten temat w naszej audycji. Przenieśmy to w realia Rzeszowa, czyli powiedzmy na ulicę Krakowską. Kursanci często, jak już ze mną jadą, zatrzymują się na prawym pasie, żeby przepuścić pieszych, którzy oczekują na wejście, na przejście z prawej strony. Ja mówię, nie zatrzymuj się, błagam, nie zatrzymuj się, jedź dalej. Skoro ten człowiek stoi na chodniku, niech sobie tam stoi, nie zatrzymuj się. Wtedy kursant mówi, a dlaczego panie Tomku, przecież ja go przepuszczę, dlaczego, niech sobie przejdzie. Ja wie, ty go przepuścisz, ale uwierz mi, że miałem kiedyś przypadek, gdzie ja się zatrzymałem, czy tam kursant się zatrzymał, a cztery auta obok nas przejechały, mijając nas, mimo że pieszy wchodził na przejście dla pieszych. Mówię, jeżeli teraz ten pieszy wejdzie, a nie daj Boże będzie to dziecko z plecakiem, a dzieci mają tendencję do biegania po przejściach dla pieszych, czyli my go zasłonimy, to dziecko, naszym autem, dziecko wbiegnie na przejście i ten pojazd, tak jak tutaj jest na tym filmiku, przejeżdżając, potrąci, uderzy, a nie daj Boże zabije to dziecko. Dalej idę. Mówię, powiedz mi teraz, kto będzie miał większe wyrzuty sumienia? Ty, która zatrzymałaś się tutaj, czy zatrzymałeś się tutaj, żeby przepuścić to dziecko, czy ten, który zabił to dziecko, poszedł do więzienia, odsiedział swoje i wyszedł po wyroku. Ty będziesz do końca życia kładła się spać, czy tam będziesz się kładł spać, myśląc, gdybym się nie zatrzymał, to dziecko by żyło. Dlatego nie zatrzymujmy się w takiej sytuacji. Albo jeżeli już się tak zdarzy, bo chcemy to zrobić, to zróbmy tak jak właśnie na tym filmiku, zatrąbmy. Ja miałem takie sytuacje wielokrotnie, gdzie kursant mi się zatrzymał, ludzie wchodzili, widziałem pojazd w lewym lusterku, który tym lewym pasem bardzo szybko jechał, trąbiłem, pierwsza reakcja pieszych jest zatrzymanie, spojrzenie na mnie, dlaczego trąbię, i dopiero jak auto im śmignęło przed nosem, rozumieli, dlaczego ja trąbiłem, ale to spowodowało, że oni się zatrzymali i zaczęli myśleć, że muszą uważać, bo coś się dzieje niewłaściwie. Musimy odetchnąć i zabrać myśli. Muzyka. Ja też, bo ja na jednym wdechu to... Ale pan się zdenerwował tak nawet. Ja się irytuję.
Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Widzi pan, panie Tomku, mamy takie urządzenie. No znaczy, jak pan widzę, nie widzi? Pani powie, tu na czerwono. Na czerwono tu się świeci. Mamy takie urządzenie, że w ten sposób odbieramy telefony. Naciskamy tutaj linię pierwszą, bo widzimy, że dzwoni. I teraz halo, dzień dobry. Jak pani dzień dobry. A, dzień dobry, bo nacisnąłem wcześniej. Jak państwo widzą, że ja tak rękę wyciągam, to znaczy, że tutaj obsługuję nasze urządzenie do rozmów telefonicznych. Witamy panią serdecznie. Ja mam dwa takie tematy, które utrudniają. Oj, ale coś słabo panią słychać. Czy pani mówi do telefonu? Tak. O, teraz lepiej. Dobrze. Na które kierowcy nie zwracają uwagi? Jeden temat to zbyt duże odległości między samochodami na światłach. Brawo. I drugie, przy dwóch pasach ruchu jeździmy często prawym, lewym, nie zwracamy na to uwagi. Mnie uczono nie tak dokładnie. Uważam, że prawy służy do jazdy, a lewy do wyprzedzania. Proszę o komentarz. Bardzo pani dziękujemy. Serdeczności, moc, ślemy. Pierwsze, te odległości. Tak? Nie, od tego chce pan zacząć? Wolę od drugiego, bo pamiętam. Okay. Dobrze, to ja zapiszę, co było pierwsze. A co to było pierwsze? Właśnie. Odległości, dobra, już odległości wiem. Sygnalizacji, na skrzyżowaniu sygnalizacją świetną. A drugie jakie było? Niech pan zacznie od odległości. Odległości. Dobrze. Drodzy słuchacze, więc tak. Musicie rozróżnić dwa sygnalizatory. Sygnalizator kolizyjny i bezkolizyjny. Sygnalizator kolizyjny to jest sygnalizator, gdzie jest światło czerwone, zielone i żółte, ale bez żadnej strzałki na sygnalizatorze. Wówczas, jeżeli załóżmy skręcamy w lewo, możemy się spodziewać ruchu pojazdu z przeciwnego kierunku i musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Wtedy ten ruch jest spowolniony, jest taki wycofany, jest zagrożenie, że ktoś może nam przeszkadzać z przeciwka. Dlatego te pojazdy mogą jechać powoli, bo się boją, że ktoś będzie jechał z przeciwka i ten drugi myśli, że ten pierwszy będzie musiał ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi jadącemu sprzeciwka. Więc na kolizyjnym skrzyżowaniu ten ruch się odbywa powoli. Ale pani prawdopodobnie chodziło o skrzyżowanie z ruchem, z sygnalizacją świetlną i sygnalizatorem bezkolizyjnym. Czyli sygnalizator, który ma na sobie taką dużą strzałkę. Na czerwonym świetle jest duża strzała, na żółtym świetle jest duża strzała i na zielonym też jest duża strzała. To jest sygnalizator bezkolizyjny. Wówczas, jak my na takim sygnalizatorze skręcamy w lewo, no bo jak prosto, to trudno, żeby były duże odległości między pojazdami, to po prostu jadą, nie wiem, no ślimazarne auta. No ale zawsze trzeba jechać blisko siebie. Zawsze. Po to jest sygnalizacja, że my jesteśmy przygotowani i dynamicznie ruszamy. Oczywiście. Ale mówmy o lewoskrętach. Jeżeli na takim sygnalizatorze mamy lewoskręt, to mamy sygnalizator bezkolizyjny. Żaden pojazd, żaden pieszy, żaden inny uczestnik ruchu nie będzie nam przeszkadzał w tym manewrze. I wtedy nie musimy obserwować całego skrzyżowania, całej drogi, czy ktoś nam będzie przeszkadzał. Po to on jest, żeby właśnie ten przejazd był dynamiczny, żeby te odległości między pojazdami były jak najmniejsze. Panie Tomku, zawsze powinniśmy dynamicznie ruszać. Oczywiście. Ale zawsze, oczywiście, ma pan rację, zachować ostrożność szczególną należy. No tak, ale jeżeli jedziemy prosto, no to wiadomo, ten pojazd, nie obserwujemy pojazdu pierwszego przed nami, tylko kolejne przed nami. Jeżeli kolejny przed nami, nie wiem, czwarty, trzeci przed nami rusza, to wiadomo, że ten pierwszy, który jest przed nami, też będzie ruszał. To już my jesteśmy przygotowani. W momencie, gdy on rusza, my jesteśmy gotowi do ruszenia i bezpośrednio za nim... A nie szukamy drążkę, tak, żeby... dopiero mówię, rusza, tak? No to ja też będę ruszał. I dopiero jedynka, puszczam sprzęgło i coś tam jechać i się dziury potężne tworzą. Dynamicznie. Przypomniałam sobie, co ja to też było. No super, no to niech pan mówi. Ta jazda lewym, prawym pasem w obszarze zabudowanym. Drodzy słuchacze, pani ma 100% rację, że lewy pas ruchu służy do wyprzedzania, skręcania w lewo albo zawracania. Ale ja jestem przeciwny temu. Uważam, że ten przepis powinien obowiązywać tylko poza obszarem zabudowanym, a w obszarze zabudowanym powinno się jechać wszystkimi pasami możliwymi. Prawym, lewym, środkowym, nie ma znaczenia. Ale bądźmy dynamiczni na tych pasach. Jeżeli już zajmiemy lewy pas ruchu, to bądźmy dynamiczni. Jeżeli jest 70 na godzinę, jedźmy 70. Jak jest 50, jedźmy 50. Czyli ja wychodzę z takiego założenia. Brawo. I to tyle. I już. Założenie jest takie, a praktyka jest zupełnie inna, niestety. Bywa. Proszę państwa, sytuacja z ramkami wygląda tak, bo państwo pytają między innymi na naszym... Proszę, może pan sobie teraz przycisnąć jedynkę. No gdzie jest jedynka? No widzę, brawo, nie miga jedynka. No bo Ania pokazuje, która pełni dyżur, żeby jedynkę tutaj... Boże, to pani się na Anię patrzy. Ja no to... Ja patrzę na przede wszystkim na pana, żeby była jasność. Jeku, aż tutaj się poruszyłam intensywnie. A ja i na panią patrzę, i w ten monitor, z laptopa patrzę. No to ja też, bo patrzę tutaj, że państwo pytają właśnie, co z tymi ramkami, jak taką ramkę otrzymać. Proszę państwa, proszę do nas napisać na przykład maila z adresem.
i my wyślemy. Bardzo skomplikowane, prawda? jazda@radio.rzeszow.pl. Ramki rozdajemy także tym, którzy tego pragną, osobom, które się wypowiadają na naszej antenie. Za chwilę będzie telefon, ale wcześniej, bo pan Tomek przecież nacisnął, ale wcześniej jeszcze mamy informacje, na przykład od pana Piotra. Od lipca pracuję w Sędziszowie, codziennie przejeżdżam przez Rądka w Świlczy. Po prostu uwielbiam. Domyślam się, że to... To są takie rądka bezkolizyjne, bym je nazwał. Ale uwielbiam, pan naprawdę uwielbia, czy pan sarkastycznie to napisał? To nas bardzo interesuje. One są fajne, są bardzo bezpieczne. Czyli może pan naprawdę uwielbia? Ja bym uwielbiał, bo tam jest fajny ruch. Tam jest wszystko takie płynne, wszystko porozkładane. Wiadomo, że z pasa tego wewnętrznego, lewego, można pojechać tylko prosto i w lewo, a z pasa zewnętrznego można pojechać tylko prosto i w prawo. I tam jest bardzo fajnie. Ja bym uwielbiał te rondka. Proszę zajrzeć na nasz kanał Polskiego Radia Rzeszów na YouTubie. Marek Kołodziej dba o transmisję. W łatwy sposób można nas zobaczyć. Można albo po prostu na YouTuba wejść, albo można zerknąć na naszą stronę internetową. Niech pan zobaczy. O, tu jest taka ikonka. Ja widzę. Po prawej stronie, i tam na samej takie, górze. Takie fale latają. Bo to na żywo, bo można nas oczywiście słuchać. A teraz my będziemy słuchać naszego słuchacza. Witamy, dzień dobry. Halo? Albo słuchaczkę. Dzień dobry, halo, halo, witamy serdecznie. Dzień dobry, zapowiedziana Monika z Warszawy. Bardzo dobrze. Pani Monika, dzień dobry, pani Monika z Warszawy, która to pani Monika? Zainstalowała już otrzymane od nas ramki. Bardzo pięknie, tak. Pani Moniko, ślicznie to pani poszło. Pani Bernadeto, tak. I panie Tomaszu, chciałam powiedzieć, że u mnie to wcale taka łatwa sprawa nie było. Musiałam jechać ekstra do mechanika, bo nie wiem, nie znam się. W moim modelu było coś takiego, że z przodu okej, byłabym w stanie sama to zrobić, z tyłu jakieś specjalne nity, coś tam, ale mam. Jest. I to jest najważniejsze. Teraz, pani Moniko, opowiemy o zdjęciach, które pani do nas przesłała. Proszę państwa, na naszym fanpage'u na Facebooku te zdjęcia od pani Moniki się znajdują. Proszę nam opowiedzieć, na czym polega problem. Mianowicie, jest to droga taka osiedlowa, ruch jest dwustronny. Narysowałam to pięknie tymi czerwonymi pętelkami. Jedzie ktoś od strony tych bloków. I w tej uliczce takiej, to jest wjazd do jakichś tam garaży, magazynów, zawraca i parkuje zaraz przy tych słupkach. Ale jest problem, ponieważ gdyby ktoś jechał od drugiej strony, to ma zakaz parkowania. I pytanie, bo mój tata tak mówi, no przecież ja tak jadę właśnie od tamtej strony, zawracam sobie na tym wjeździe, parkuję i ja nie widzę tego zakazu. Mhm. A ja mówię, tato... Tam straż miejska non stop stoi i po prostu daje mandaty, bo jadąc ma pan zakaz. Tak. A mój tata mówi, ale jak to? Przecież jak ja tu robię, zawracam, no to ja nie widzę tego zakazu. Ja będę ekstra jechał, żeby patrzeć. Ja go nie widzę. Pytanie, czy da się to wybronić? Nie da się. Ekstra jechać musi tata. Czyli musi jechać ekstra i zobaczyć. Zakaz zatrzymywania się czy zakaz postoju obowiązuje po stronie, gdzie jest ustawiony. Nawet jeżeli ustawiony jest po lewej stronie, czyli tak jak w tym wypadku i ktoś, bo ustalmy, na drogach o małym ruchu można zatrzymywać się po lewej stronie. To, że tata zawraca, to nawet nie musiałby zawracać. Mógłby stanąć sobie pod prąd, bo na drogach o małych ruchu albo jednokierunkowych można parkować po lewej stronie. Ale musimy się liczyć z tym, że może być zakaz i on obowiązuje po stronie, gdzie jest ustawiony. I kierowcy zadaniem jest sprawdzić, czego tam nie ma. Czyli kierowca w tym wypadku powinien przejechać jak gdyby do końca drogi, aż do skrzyżowania i zobaczyć, czy tego zakazu nie ma. Dobrze, ja tak tacie mówiłam, ale mój tata mówi, on nie widzi, on nie będzie jechał. A ja mówię, dobrze, tato, zadzwonię do Radia Rzeszów. Tak, proszę powiedzieć, Tomasza, że pan Tomek tak mówił, właśnie. Powie. Tak. Mój mąż też reaguje na to, bo pan Tomek tak mówił, to on wtedy wierzy. Mnie nie wierzy, jak coś mówię. No i właśnie tutaj się utwierdziłam i będę musiała właśnie tacie zwrócić uwagę, żeby tam nie parkował. Druga kwestia, to sprzed dwóch tygodni. Panie Tomaszu, to specjalnie dla pana. Proszę. Jadę sobie też, też jakąś osiedlową, nie, normalną ulicą. Jest jeden pas. Jestem pierwsza. Przede mną jest sygnalizator, mam czerwone światło, po czym włącza mi się zielone. Ale widzę, że z naprzeciwka stoi autobus z dziećmi i on chce skręcić w lewo. Czyli automatycznie autobus duży blokuje wszystkie te samochody, które chcą jechać prosto. Więc stwierdziłam, mam dobry humor, mam gest, ustąpię mu.
Pewnie. Po czym, według mnie to jest miłe, tylko pytanie, czy niby zgodne z prawem. Była to moja fanaberia, że chcę go ustąpić, po czym za mną facet, klakson, co ty to robisz? Co ty taka i owaka. Tak. Ale jeszcze mu się przyjrzałam, klakson, a w ręku telefon. Ja mu pokazuję, proszę pana, telefon. No to pokazał łącznie z pasażerem te piękne gesty, a ja mówię, o nie, teraz to ja 45 będę jechać. I pytanie, czy ja mogłam ustąpić, no nie mówię, że to jest samochód, pojazd uprzywilejowany, ale uważam, że po prostu nie chciałam, żeby blokował ruch, ustąpiłam autokarowi z dziećmi, który miał znaczek, prawda, że dzieci. Tak. Powiem tak. Generalnie mówi się o tym, że my jako kierowcy nie jesteśmy uprawnieni do kierowania ruchem. Ale czy pani tym ruchem kierowała? Ja bym powiedział, że nie. Nie machała pani rękoma, nie wysiada pani z auta, siedziała pani w samochodzie. Nie. Równie dobrze mogło pani auto zgasnąć, mogło się zepsuć i pani dalej stała na tym skrzyżowaniu. W tym momencie autobus wykorzystał sytuację i pojechał. Czyli jeżeli, ja uważam, że jeżeli pani się zatrzymała i stała pani po to, żeby rozładować ten ruch, to nic złego pani nie zrobiła. Czyli niesłusznie mnie odtrąbił i ja słusznie jechałam te 45, pan się za mną gotował. Tak. No bo rozmawiał, no. Bo rozmawiał się śpieszy. Rozmawiał, pani, że wszyscy, a pani mu przeszkadza i robi coś, czego on nie przewidział. No ja bym miała chociaż trochę taktu, no i schowałabym ten telefon, jeśli bym mnie trąbiła na kogoś. A pan siedzi na telefonie i już widzę, ta blondyna. Proszę nawet nie próbować sobie wyobrazić, co on mówił. Tak. No, nie tak, ma co. Też. Pani Moniko, serdecznie dziękujemy. Pozdrowienia do stolicy ślemy. Ojej, zrobiłam. Nie, musimy chyba zagrać. Dziękuję bardzo. Ale zanim zagramy, to bardzo powoli przypomnę państwu adres naszej skrzynki mailowej jazdamałparadio.rzeszow.pl. No bo państwo piszą, że za szybko powiedziałam. Nie będę się absolutnie kłócić, jestem pewna, że za szybko powiedziałam. Pan zapamiętał? Od szybkiego mówienia w życiu. Nawet nie próbuję. Od szybkiego mówienia to ja tutaj jestem. Ja próbuję pana dogonić, dopędzić. Czasami mi się da. Ale widzi pan, jak bardzo poręczne są te rameczki nasze? Machamy sobie nimi. To są odstresowywacze. Tak sobie machamy. Można zobaczyć na naszym kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTubie. Zagramy i powiemy. Tak? Przysięgam, powiemy. Poruszymy temat? Aha. Dobrze. Jazda kontrolowana. Ogarnął pan już, prawda? Gdzie pstrykać co? Zapamiętał pan? Tak, tutaj tam wcisnąć, tam popatrzeć, czy miga, czy tam na Anię popatrzeć, na Janka popatrzeć, tam w kącie jeszcze Marek siedzi. Marka też popatrzeć. Tu popatrzeć. Tam popatrzeć, wszędzie popatrzeć, jeszcze powiedzieć coś mądrego. Nie, to wie pan, to zawsze trzeba coś wybrać. Albo patrzymy, albo mówimy. Albo mówimy. To teraz jak będę patrzył, to będę gadał bzdury, a jak nie będę patrzył, to będę gadał, postaram się coś mądrego. Zamykamy oczy, chociaż nie możemy zamknąć. Wręcz przeciwnie. Uwaga, proszę państwa, szeroko oczy proszę otworzyć i uszy również otworzyć szeroko, bo będziemy mówić o skrzyżowaniu z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną. Tak. Przy hotelu Rzeszów. Tak. Dlaczego? Co panu przyszło do głowy, żeby mówić o tym miejscu? A tam jest taka dziwna sytuacja. A może zacznijmy od tych Marek właśnie zdjęć. Marek już tutaj na naszym kanale YouTube zaprezentował pierwsze zdjęcie. Co tu jest nie tak? Tu jest tak wszystko. Tu jest wszystko tak, jak tylko chciałem pokazać. Ja powiększyć? Może pani, tak. Chciałem tylko pokazać słuchaczom, czy oglądaczom, na czym polega sztuka cała. Więc to proszę tak mówić, żeby słuchacze zrozumieli. Tak, starałbym się tak mówić. Pojazd jedzie, jeżeli ktoś zna Rzeszów, to będzie łatwiej. Jeżeli pojazd jedzie od ulicy, od Europy, od Galerii Europa i chce skręcić w lewo. Skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, może zająć dowolny z trzech pasów. Pas pierwszy od wyspy, drugi bądź trzeci. I tak zajmuje dowolny pas ruchu. To jest dopuszczalne. Jeżeli się skręca w lewo, nie zajmujemy dowolny pas. Mówi. O tutaj, ten pojazd może zająć pas pierwszy od wyspy, drugi bądź trzeci. Który chce? Teraz, czyli ta jedyneczka oznacza, że ten pojazd oznakowany jest samochodzik jedyneczką. Tak? Że każdym pasem, który sobie każdym pasem wymyśli. Może wyjechać w kierunku grafiki. Czy wewnętrznym, czy zewnętrznym, czy środkowym. Teraz poprosimy o zdjęcie numer 2. Czyli tutaj wszystko jest prawidłowo, tak. Nikt tutaj żadnego błędu... Nic, wszystko błędu, jest dobrze. Że nikt żadnego teraz, błędu teraz nie popełnia. Teraz ten rysuneczek drugi potrzebujemy. Tak. Na tym rysuneczku drugim, jeszcze nie widać, ale będzie widać, już widać,
Pokazane jest od strony galerii grafika dwa pasy ruchu w czerwonym kółeczku, które mogą skręcać w lewo. Tu? Tak, tutaj. Mhm. Tutaj, tak, o właśnie, pani pokazała paluszkiem. Mhm. Dwa pasy do jazdy w lewo. I teraz wyobraźmy sobie, od strony Nowego Świata, czyli od Krakowa jedzie pojazd numer, kto to jest za pojazd? Ten numer, niech pani powie, bo ja nie widzę z daleka. Numer 2. Pojazd numer 2 jedzie. On jechał od strony Krakowa i myśli sobie, a wracam z powrotem do Krakowa. Więc wjechał na pas wewnętrzny, na tą wyspę na pas wewnętrzny, jedzie dalej pasem wewnętrznym i zatrzymał się na pasie wewnętrznym. O, na tym pasie się zatrzymał. Czyli tuż przy wyspie się tuż zatrzymał. Przy wyspie. W tym momencie doszedł do wniosku, że jednak, a nie, nie będę jechał do Krakowa. Pan o mnie opowiada? Nie, mówię tak, hipotetycznie. Nie będę jechał do Krakowa, wyjeżdżam sobie prosto, bo chcę jechać prosto na wiadukt Tarnobrzeski. Czyli tu. Tak, czyli tu. Może pojechać prosto, czy nie może? Trzy pasy ruchu są, tak? Nie ma żadnych znaków, które zabraniają. No może chyba. Może. Czyli stanął sobie... Panie Tomku, ale jeśli trójka, o, ten właśnie. Który samochód, który stoi na pasie obok będzie chciał... Skręcać w lewo, bo przyjechał z grafiki, od strony grafiki przyjechał, a tam są dwa pasy do jazdy w lewo, więc ta trójka, która stoi na środkowym pasie, myśli sobie, że dwójka może pojechać tylko i wyłącznie w lewo. Jakim cudem prosto, skoro są dwa pasy do jazdy w lewo. Teraz dwójka jest z Poznania, przyjechał kierowca, nie z Rzeszowa. Nie wie o tym, że te dwa pasy są do jazdy w lewo. A one są do jazdy w lewo? Niekoniecznie, zaraz do tego dojdziemy. Teraz... Trójka stoi na pasie środkowym, chce jechać w lewo zgodnie z przepisami. Dwójka wymyśliła sobie, że nie wraca do Krakowa, tylko jedzie też w lewo, czyli wyjedzie prosto z tego skrzyżowania. I patrzy sobie na trójkę. Czy trójka jedzie prosto, czy trójka skręca? Na pasach ruchu nie było żadnych strzałek, który pas jest w jakim kierunku. Przed sobą na przy sygnalizatorze nie ma żadnych strzałek, który jest w jakim kierunku. Więc myśli sobie, trójka nie ma kierunkowskazu, bo kierowcy nie mają w nawyku włączania kierunkowskazu zawczasu, tylko w ostatniej chwili, jak im się światło zmieni na zielone. Więc trójka stoi sobie bez kierunkowskazu. Oko mi pan wydłubie zaraz. Nie. Dwójka zobaczyła trójkę, że nie ma kierunkowskazu. Odłożę, to długopisem będę machał. Jeszcze gorzej. Nie, bo krótszy jest. Więc dwójka nie ma kierunkowskazu, będzie wyjeżdżała prosto. Myśli o tym, że trójka też nie ma kierunkowskazu, będzie wyjeżdżała prosto. Więc zaczyna się ruch pojazdu. Światło się zmienia na światło zielone. Dwójka z trójką razem rusza, tylko dwójka wyjeżdża, poproszę o kolejny rysunek. Dwójka wyjeżdża prosto, a trójka w tym momencie włącza kierunkowskaz i jedzie sobie w lewo. I jest bum. I jest bum. Dwójka już nie obserwuje trójki, bo myśli sobie, będzie wyjeżdżał prosto. Jest bum. Tak, trójka skręca w lewo i ładuje... Trójka skręca w lewo i ładuje w dwójkę, która chciała pojechać prosto. Żaden pas ruchu, żaden znak nie zabraniał dwójce no dobrze, pojechania ale prosto. Ale kto jest winny? Winny? Trójka będzie winna. Bo dwójka ma prawo wyjechać prosto. Poproszę o rysunek numer 3. Czy mam 4 już cztery, teraz? 4. To jest 3. Tak. Gdyby przed pojazdem numer 2 była narysowana powierzchnia wyłączona z ruchu, to co ja teraz tam prowizorycznie narysowałem, to wiadomo, że dwójka nie może wyjechać z tego skrzyżowania. Ojej, jakie dwójka, proste. Dwójka, gdyby chciała wyjechać prosto, musiałaby objechać tą wyspę dookoła, i zmienić pas ruchu na środkowy lub ten skrajny zewnętrzny i wtedy mogłaby wyjechać. Jeżeli tego pasa nie ma, tej powierzchni wyłączonej z ruchu nie ma, mogły wyjechać wszystkie pojazdy czyli prosto. Czyli złe oznakowanie tego tak. Skrzyżowania z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną? Tak jest. Złe oznakowanie. I co my z tym zrobimy teraz? Ja byłem bardzo często świadkiem, gdzie właśnie dwójka wyjeżdżała prosto, a trójka na niego trąbiła, jakim cudem on jedzie prosto. Cudem takim, że można. Pójdziemy, pomalujemy. Pomalujemy. Zrobimy taki w czynie społecznym, pomalujemy, dobra? I wszystkich uszczęśliwimy wtedy. Tak. We dwójkę razem. Ale to nie, bo nie wolno nam. Wie pani, że nam nie wolno stawiać żadnych znaków i nic zrobić na drodze? Dlaczego? A przecież się znamy na tym. Nie, nie możemy. Znaczy ja się nie znam, pan się nie, zna. Nie, to musi, zarządca dróg musi robić. To musi jeszcze, trzeba wnioski jakieś tam pisać, coś tam, ale nie możemy sami sobie malować tak. I znaków stawiać, że tu nie wolno wjechać, albo tu wolno wjechać. Nie tylko zaskoczona, ale rozczarowana że pani nie może. Że nie no mogę. Nie może pani. Wie znaczy pan... może pani, wszystko może, tylko można się trzeba liczyć z konsekwencjami. Można dostać tam no potem wiem. Wezwanie do sądu. Marku, bardzo cię teraz prosimy, żebyś zaprezentował jeszcze jedną taką planszę, którą pan Tomek przygotował już dawno, dawno temu. Taką jaką bardzo to? Ogólną. Ona jest na naszym fanpage'u na Facebooku, zapowiadająca dzisiejszą audycję. Tutaj pan Tomek popisał się swoimi zdolnościami plastycznymi. I tu jest odezwa. I to jest odezwa. Wrócimy do tego tematu za tydzień, ale teraz bardzo proszę, żeby pan Tomek tę odezwę przeczytał. Widzi pan? Może ja przybliżę troszkę. Duże są te literki, widzę. Mogę jeszcze troszkę poszerzyć. Proszę, niech pan przeczyta odezwę, proszę.
Mówi pani o tym na bordowym tle, prawda? Ta, no właśnie. Ta. Najpierw dotyczy to ronda. Ja specjalnie mówię raz rondo, raz skrzyżowanie o ruchu okrężnym, bo używam zawsze, nawet z kursantami, raz terminologii fachowej, raz potocznej. Czyli mówię raz światła mijania, raz światła krótkie, raz hamulec ręczny, raz awaryjny i tak samo mówię teraz rondo. Czyli mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym z jednym pasem ruchu. I co tam ja sobie napisałem? Na rondo wjeżdżamy bez kierunkowskazu. Jeżeli jedziemy w prawo, pierwszy wyjazd, to grzecznościowo możemy przed wjazdem na rondo włączyć prawy kierunkowskaz. Kierunkowskaz wyjazdowy, czyli zawsze prawy, bo z ronda zawsze wyjeżdżamy z prawem, należy włączyć na początku wysepki, która poprzedza nasz wyjazd. Wtedy jesteśmy czytelni. Po prostu pięknie. Tak? Jak taki prawdziwy pedagog. A mogę jeszcze teraz powiedzieć, o co chodzi? No tak. Tak szybciutko. Jeżeli wjeżdżamy na rondo i chcemy jechać w pierwszy wyjazd w prawo, to włączamy prawy kierunkowskaz, żeby ci nadjeżdżający z naszej prawej strony wiedzieli, że my po tym skrzyżowaniu nie będziemy jechali. Więc wjeżdżają sobie na to skrzyżowanie z ruchem o ruchu okrężnym, a my wyjeżdżamy pierwszy wyjazd w prawo. Mhm. To jest bardzo jasne i czytelne. Takich odezw i takich rysunków pan Tomek ma więcej. Będziemy je prezentować za tydzień podczas kolejnej audycji. Cieszmy się. To już koniec? No nie, jeszcze felieton pana Waldka. Bo tak, pan Waldek ja już wrócił. Nie pogadam. No dobrze, poczytamy na rolę felieton. Pewnie. Prosimy, felieton pana Waldka. Felieton pana Waldka. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie chce pan Tomek czytać na rolę. Po pierwsze, 100 lat, panie Waldku. Urodzinki. Pan Waldek ma, pan Waldemar Warchoł. Serdecznie nie. Pozdrawiamy. Nie, dużo mniej. Bardzo dużo mniej. Panie Waldku, serdecznie pozdrawiamy i bardzo się cieszymy, że pan wrócił. A może mogę taką dygresję wrzucić? Ależ. Nie wiem, czy pani wie, że ja sobie założyłem, że będę żył 120 lat. Jak chce pan to zrobić? Tak sobie można założyć i żyć. Tak, bo jak pani myślała, że ja tak chcę zrobić coś, chcę, tak jak kierowcy. Jeżeli myślą, że muszę dojechać do domu, to on do tego domu dojedzie. Ostatnio rozmawiałem z taką panią, która właśnie myślała, że musi dojechać do Rzeszowa, bo długi dystans pokonała i zaraz jak wjechała do Rzeszowa, miała kolizję, bo się rozprężyła, się rozluźniła po tych 400 kilometrach. Więc trzeba myśleć, minęła. Do celu muszę dojechać, do domu muszę dojechać. Tak samo ja, 120 lat. Więc wie pani, do czego tylko zmierzam? Że jak żona, jak kichnę i żona mi życzy 100 lat, to mówię, ty chyba mi życzysz rychłej śmierci, wiesz? Panie Tomku, ale pan tak zaklina rzeczywistość tylko w głowie, czy też pan coś więcej robi? Czyli na przykład robię. Zdrowe odżywianie, tak, bezstresowe życie, pani zobaczyła moje dieta. Życie bezstresowe się nie da, ja próbuję. Dieta. Tak. Dieta tak, żywionko tak. Zero używek. No bez przesady. To nie szkodzi. W umiarze nie szkodzi. Panie Waldku, felieton na temat zdrowego życia też prosimy. Zdrowego życia bezstresowego za kierownicą. A na razie pan Waldek serdecznie z nami się wita. Witam wszystkich. Przepraszam za spóźnienie. Co prawda miałam zamiar spóźnić się jeszcze bardziej. O! I rozpocząć tak razem z Żakami, czyli koło października, że ja niby taki młody jestem, ale wygrało parcie na antenę. Proszę. Za co serdecznie wszystkich z góry przepraszam. I obiecuję jednocześnie, co będzie pociechą z pewnością dla wielu, skrócić do minimum te swoje wypociny. Minimum. No tym razem się nie udało. Ale żeby nie było, robię to dlatego, że tyle nowości w audycji, żeby nie było tłoku, a i za dużo grzybów w barszczu. Przyspieszam. To też niedobrze, bo trudniej strawić. No ale jak tam po wakacjach? Wszyscy wypoczęci, jak to się mówi, z naładowanymi akumulatorami, a jakim prądem ładowaliście i w jakich cyklach? To ważne. Właśnie zaczyna się jesień, naładowane akumulatory są bardzo potrzebne, żeby jakoś dotrwać do kolejnego lata. Te samochodowe raczej lubią niezbyt mocny prąd, ale za to przez dłuższy czas. Myślę, że my człowieki też. Ustawodawca wymyślił 2 tygodnie, przyznaję mu rację, to minimum, jakie jest potrzebne, żeby odpocząć i się zrestartować. Tylko powrót do rzeczywistości może być trudniejszy po dłuższym odpoczynku. Podobnie z samochodem. Jak długo postoi, to go później trudniej rozruszać. Ale wracając do ładowania, ja osobiście w tym roku ładowałam akumulatory krótkimi seriami, ale kilka razy. Ale nie polecam takiej praktyki. Choć są plusy, zwłaszcza jak ktoś lubi jeździć, czyli w sumie chyba wszyscy słuchacze tej audycji. No bo wiadomo, trzeba w kilka miejsc dojechać. Czyli dużo jazdy, ale odpoczynku mniej. Ale jeśli chodzi o mnie, jest sukces. Uwaga. 0 mandatu. A żeby być bardziej precyzyjnym, to 0 pokuty. A była tak blisko. Wiecie, co mam na myśli? Tak, Słowację. Najpierw przejechałem pewien odcinek drogi, przed którym był taki dziwny znak, którego przekaz zrozumiałam dopiero w drodze powrotnej. Chodziło o nakaz jazdy na światłach mijania, a ja jechałem na dziennych. Dodatkowo mijałem się na tym odcinku z policją, a że widzieli, że już wracam do domu, to pewnie jestem bez grosza, więc odpuścili. Później grzałem na 50 z 70 km na godzinę i po dłuższej chwili się zorientowałem, że za mną jedzie policja. Na szczęście mieli ważniejsze
łatwiejszą misję do wykonania, bo mnie wyprzedzili i pognali dalej. W Pieninach znów też mi się należał mandat, ale jak to w ostatniej audycji powiedział słuchacz, przepisy są po to, żeby je łamać w sytuacji wyższej konieczności. O, wyższej konieczności, mi się podoba właśnie, wyższa konieczność. A taka była. Tak, a ja muszę sobie to zapisać, ja zapominam, że to jest wyższa konieczność. Wyższa konieczność, absolutnie. Przenieść kanapę na przykład, wyższa konieczność. Tak. Otóż przejechałem majestatycznie w czasie potwornej burzy z gradem po deptaku w poszukiwaniu reszty rodziny, co mi się rozproszyła. Widownię miałem przeogromną, w każdym barze, jadłodajnie, lodziarnie, a nawet przy pani pod parasolem z oscypkami pełno było ludzi schowanych przed gradodeszczem i wszyscy patrzą na mnie, jak jadę swoim Passatem. Ach, gdybym nawet dostał mandat, to i tak by było warto. Ta chwila była bezcenna. Później pioruny spadły na mnie. Co tak długo jechałem? Ale co wy byście zrobili? Nie jeździlibyście tam i z powrotem przy takiej widowni? No i roztocze. Zakotwiczyliśmy na terenie starej stanicy harcerskiej w lesie. Namiot, auto, drzewa i komary. Super. Ostatni raz spałem w namiocie obok auta chyba ze 20 lat temu. Pan spał w ogóle kiedyś pod namiotem? Ja tak, ja często sypiałem pod namiotem. Ale teraz już dawno nie. Jak kiedyś chodziłem na obozy wędrowne, spaliśmy w szkołach takich, w różnych schroniskach pod namiotami. Było super. Uwielbiałem to. Aleś mnie pan zaimponił A teraz wie pani, to z wiekiem przechodzi i człowiek tak szuka jakiejś kwaterki prywatnej, łóżeczka. Nie, no musi być prosto, musi być łazienka, o, dostęp. A prysznic, a nie, no to nie. Wolę, o czym pan mówi, komary? Tak, komary, jaki namiot. Jak, w ogóle. No dobrze, tylko to był maluch, a namiot taki ruski, co ważył tyle, co pół tego Fiata, a rozłożenie go trwało tyle, co wymontowanie silnika z tegoż maluszka. Były, nie? Okrutne były te namioty. Rurki tam poskładać, te rurki wszystkie. I te śledzie się gubiły, nie? Przypomniałem sobie, z rodzicami jeździłem też kiedyś, w dawnych czasach, do Bułgarii, Rumunii i tak dalej, tam też te namioty takie były, czy rozkładane, tych rurek trzeba było się naszukać, bo one nie były powiązane ze sobą, tak jak teraz na łańcuszkach. No i było super, pan. Było super. Było super. Pół dnia na rozłożenie. Mówimy do właściciela tego terenu, że chcielibyśmy zapalić ognisko, ale nie ma drewna. Za chwilę patrzymy, a gość idzie, a w ręku piła motorowa i już mamy do rana co podkładać do ognia. Tak w ogóle to każdy miał przy swoim namiocie ognisko. Z góry to musiało nieźle wyglądać, no i na pewno spełniało te wszystkie przepisy przeciwpożarowe, ale kto by się tym przejmował? Przepisy są po to, by je przestrzegać i łamać. PS, pani Zosiu. W warunkach wyższej konieczności. Dba. Pani Zosiu, bodajże z Arłamowa czy okolic. Łączę się z panią w bólu i w pełni panią rozumiem, bo ja mam sąsiada stolarza. A ponadto, choć moja miejscowość to jeszcze nie Bieszczady, to i u mnie jest też takie biedaczysko, co od zmroku ryczy. Bo to rykowisko, pani Zosia rykowisko mówiła. Jak znajdzie pani rozwiązanie, jak mu pomóc, to proszę o odpowiedź. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam Waldek. Dziękujemy, panie Waldku, dziękujemy. Jakoś łanie mu podprowadzić trzeba chyba. Panie Waldku, cieszymy się, że pan wrócił. Tak, bardzo się cieszymy. Ale pan Waldek obiecuje, że będzie krócej następnym razem. Ale było ciekawie. Bardzo dobrze, ale proszę, byliśmy i na Słowacji, tak. I w Pieninach, i na Roztoczu. I w namiocie. Co sobie pan jeszcze zanotował? Ja 70 km na godzinę? Jedno. To taki apel do kogoś, kto jest bardzo taki decyzyjny i kto może, żeby, nie wiem, napisał coś mądrego do ministra, na przykład infrastruktury, o to, żeby wprowadzić przy słupkach hektometrycznych co jakiś czas, tak jak w Holandii, chyba w Holandii, nam słuchacz kiedyś zdjęcie wysłał, gdzie przy słupkach co jakiś czas pojawia się prędkość obowiązująca na danym odcinku. To jest bardzo fajne. Ja z kursantami robię taką trasę, jadę z Rzeszowa do Łańcuta autostradą, potem wracamy już tą drogą taką, nie autostradą, tylko normalną drogą krajową. Wracamy i tam cały czas jest 50-70, 50-70, obszar zabudowany poza obszarem. I gubimy się. I ja się gubię, jaka prędkość obowiązuje, i kursant się gubi. I mówię mu wtedy, że w Holandii jest właśnie taki układ, że przy słupkach hektometrycznych pokazana jest prędkość. Każdy mówi, byłoby super. Jak się zgubię, spojrzę na słupek i wiem, że jest 70, albo wiem, że jest 50. A tam generalnie, nie wiem, gdyby pani jechała, niech pani zwróci uwagę, wszyscy jadą, nie wiedzą, ile mają jechać, więc wszyscy jadą 70. Można? Tak. Jak można jest 50, to jadą 70. Jak jest 90, to jadą te 70. Tak sobie wypośrodkowali prędkość. Tak. Żegnamy się. Już? Czule z państwem się żegnamy. Ojej. Temat dron będziemy kontynuować i skrzyżowań różnorakich w przyszłym tygodniu. O ruchu okrężnym oczywiście. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Anna Dobrzańska pełniła dyżur. Marek Kołodziej dbał o to, żeby nas było widać na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube. Za tydzień też tak będzie nas można oglądać. Jan Pielichowski dbał o realizację, a my dbaliśmy o merytoryczną stronę tej audycji. Instruktor nauki, znaczy pan Tomek dbał. Instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. A pani Bernadeta Szczypta dbała o to, żeby wszystko tutaj zagrało tak jak trzeba. Dziękujemy państwu, do usłyszenia. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana.